Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja nazywam się Beata Rydzimska i jestem autorką bloga Moda na Bio, a teraz już zapraszam na wspólne przerabianie takiego oto wzoru szydełkowego kolczyka. Ten wzór składa się raptem z kilku okrążeń i ja przerobiłam go na szydełeczku. Tym razem zmiana szydełeczka, szydełeczku 1, o grubości 1. Tak, znalazłam takie cieniutkie szydełeczko, od kilku dni się na nie przesiadłam i no zauważam jedną małą trudność wynikającą stąd właśnie, że ten haczyk w szydełeczku, im cieńsze szydełeczko, tym ten haczyk jest taki bardziej subtelny i no czasami można upuścić nitkę, czy może trudniej uchwycić tym takim subtelnym haczykiem, ale właśnie dzięki temu, że wykorzystujemy tutaj takie w miarę subtelne czy cieniutkie szydełeczko, możemy przerobić w miarę duży czy złożony z większej ilości okrążeń wzór i uzyskać w miarę rozsądnych wymiarów kolczyk. O, a właściwie dwa kolczyki tutaj jeszcze nie utwardziłam, bo dopiero co zakończyłam nagrywanie tego tutorialu, ale właśnie w taki sposób mam o parę takich kolczyków, które się całkiem fajnie prezentują i no powiedzmy są w miarę umiarkowanej wielkości. No ale żeby się nie rozgadywać, ja już zapraszam na wspólne przerabianie tego wzoru. A ja chciałam już Was zaprosić do przerabiania takiego sympatycznego wzoru kolczyka w formie kwiatuszka i ten wzór tutaj przerobiłam na szydełeczku o grubości 1. Udało mi się znaleźć takie szydełeczko i przerobiłam go w dwóch wersjach. Pokażę Wam tą drugą wersję. O, ta druga wersja jest taka, którą starałam się bardziej tutaj wzmocnić jeszcze tą strukturę, ale wydaje mi się, że ta opcja jest ładniejsza. Ta jest zbyt taka, powiedziałabym, gruboskórna. Ta jest ładniejsza i usztywniłam bardzo banalnie, bo usztywniłam po prostu dodatkiem płynu do mycia naczyń, no i ten kolczyk jest w miarę już sztywny, więc możemy w ten sposób uzyskać taką sympatyczną ozdobę. Więc teraz pokażę Wam, jak przerobiłam ten wzór. Zapraszam. Więc przerabiam ten wzór bardzo klasycznie, bo po prostu zawiązuję tutaj o tą moją pętereczkę na początku okrążenia. O, mam w ten sposób pętereczkę, przerabiam taki rządek bazowy złożony z 6 oczek łańcuszka, które zepnę w kółeczko oczkiem ścisłym, czyli 3, 4, 5, 6. Po prostu 6 oczek łańcuszka i teraz szczepiam w kółeczko w ten sposób, że wbijam się szydełkiem w pierwsze oczko, mam ją nabite na ostatnie i teraz po prostu tylko przeciągam o w ten sposób nitkę i szczepiam. I tutaj mam takie kółeczko, o, które stanowi środek tego mojego okrążenia i teraz wzdłuż tego kółeczka przerobię 12 półsłupków, czyli jednocześnie będę starała się wmontować tą pierwszą niteczkę. Więc zaczynam okrążenie przerabiając oczko łańcuszka i teraz po prostu będę tutaj przerabiać półsłupeczki. I półsłupki przerabiam w bardzo prosty sposób, to jest po prostu tylko jedno przeciągnięcie. O, teraz tymi półsłupeczkami owijam jakby to kółeczko, czyli tutaj przechodzę szydełeczkiem pod, chwytam nitkę, przeciągam. Teraz dobieram sobie nitkę, o, teraz dobieram sobie nitkę, przeciągam i dociskam. I staram się, żeby to było w miarę to oczko, żeby ta tutaj pęterka właśnie na początku była w miarę ściśle przylegająca do szydełka. W ten sposób ona nie będzie taka luźna. Zaraz Wam pokażę, co się stanie, jeżeli zbyt poluzujemy tą niteczkę. Więc załóżmy, że poluzuję za bardzo i teraz przerobię półsłupek, no to właśnie to oczko będzie takie duże i to będzie powodować taką pewną dysproporcję, czy taki nawet bałagan wizualny w naszej robótce. Więc po prostu dociskam niteczkę, przeciągam. I dobieram, przeciągam raz. O. I w ten sposób przerabiam 12 półsłupków wzdłuż całej długości mojego kółeczka. W ten sposób i wzmacniam tą konstrukcję. I ten element początkowy będzie w miarę sztywny. A dodatkowo, no dlatego, że ja tutaj korzystam z takiego bardzo małego szydełeczka. O, to jest szydełeczko 1. Te oczka są bardziej ścisłe. Bo w zasadzie wizualnie tutaj Wam pokażę dużej różnicy, ponieważ właśnie kupiłam nowe szydełka. Dużej różnicy nie ma, więc to jest szydełeczko 1. O, może przewrócę. To jest szydełeczko 1. Tutaj jest szydełeczko 1,25. O, i tutaj to, które zwyczajowo dotychczas używałam, czyli 1,5. Więc to jest mniej więcej podobna gama, ale teraz zobaczcie właśnie te trzy haczyki w tych trzech szydełeczkach. 1, 1,25 i 1,5. One są minimalne, to jest minimalna różnica, ale oczka są bardziej ścisłe w przypadku szydełeczka 1,25. I tutaj po prostu obrabiam wzdłuż całej długości okrążenia te 12 oczek. No i właśnie tutaj wzmocniłam ten łuk centralny, ten centralny rządek bazowy zamknięty w kółeczko, wzmocniłam 12 półsłupeczkami. I tutaj właśnie tylko, żeby zakończyć to okrążenie, szczepiamy końcówki, czyli odnajdujemy to pierwsze oczko łańcuszka. To pierwsze oczko łańcuszka zastępowało pierwszy
półsłupek, więc mamy właściwie 11 półsłupków i jedno oczko łańcuszka i tutaj po prostu przeciągamy niteczkę, czyli o, w ten sposób przerabiamy oczko ścisłe zamykające, czyli po prostu jakby nitką szczepiamy właśnie to pierwsze oczko i to ostatnie. I teraz w tym elemencie właśnie przerabiamy o 6 takich motywów, które składają się z dwóch po dwa słupeczki oddzielone trzema oczkami łańcuszka, czyli znowu po prostu każdy z tych 12 półsłupków z poprzedniego okrążenia obsadzimy jednym słupkiem, tylko że pogrupujemy je po dwa i każdą taką grupę rozdzielimy łukiem złożonym z trzech oczek łańcuszka, czyli pierwszy słupek zastępuje trzema oczkami łańcuszka. Ja tutaj jeszcze wmontowuję tą niteczkę. No i w tym momencie powiedzmy, że jest, tą końcóweczkę można tutaj obciąć, żeby już tutaj nie się nią nie przejmować. I teraz przerabiam drugi słupek, czyli właśnie odnajduję drugi półsłupek z poprzedniego okrążenia. O, tutaj wbijam się, przeciągam nitkę, czyli wbijam się, przeciągam nitkę. To szydełeczko jedynka, ono ma ten haczyk troszeczkę mniejszy, więc no czasami nitka może uciekać, jeżeli jesteście przyzwyczajeni. Tak jak ja na przykład jestem przyzwyczajona do szydełeczka 1,5, to na początku rzeczywiście troszeczkę się zmagałam z tym szydełeczkiem 1, dlatego że właśnie o, ta niteczka mi tak uciekała. No i teraz właśnie przerabiam 3 oczka łańcuszka, no ale właśnie dzięki temu, że wykorzystuję szydełeczko o grubości 1, po prostu mogę przerobić nawet większy wzór, czyli ten kolczyk może być, ten motyw może być bardziej taki ozdobny, a wciąż będzie to malutki kolczyk, w porównaniu do dłoni to jest malutki kolczyk, znaczy nie, może to nie jest malutki kolczyk, ale to jest w miarę taki, no powiedzmy, w rozsądnych rozmiarach kolczyk. No i teraz właśnie przeskakuję do, teraz przerobiłam 3 oczka łańcuszka i teraz przeskakuję do kolejnego nieobsadzonego półsłupka. Chodzi o to, żeby rachunek się zgadzał, ale właśnie w tym poprzednim okrążeniu mieliśmy 12 półsłupków, teraz przerobię 12 słupków, tylko że w co drugi słupek przerabiam właśnie łuk złożony z trzech oczek łańcuszka, czyli grupuję je tak po dwa i tutaj znowu dalej, o, kolejny słupek. Teraz jeszcze może powoli pokażę, jak przerabiam słupek. Narzucam nitkę na szydełko, przechodzę, wbijam się w to oczko, przez które chcę przebić, przeciągnąć ten słupek, czyli przebijam się. No, dlatego mówię tutaj przebijam, bo te oczka są dość zaciśnięte, ponieważ wykorzystuję szydełeczko o grubości 1. Przeciągam nitkę, o, i teraz dobieram sobie nitkę raz i przeciągam przez dwa narzucenia. Dobieram sobie nitkę dwa, przeciągam przez dwa kolejne narzucenia, o, i właśnie mam w ten sposób kolejny słupek. I tutaj, czyli takie oczko składające się z dwóch przeciągnięć, tutaj widać właśnie jakby składa się z dwóch takich elementów, dlatego też po angielsku słupek nazywa się double crochet i oznacza się go w angielskich wzorach jako literki DC. I znowu trzy oczka łańcuszka, czyli po angielsku chain, czyli CH. I znowu narzucam nitkę i w dwóch kolejnych półsłupkach przerobię dwa nierozdzielone od siebie słupki, czyli... I teraz może jeszcze raz pokażę powoli, jak przerabiam słupek. Narzucam nitkę na szydełko, przebijam się tutaj, chwytam nitkę od spodu i przeciągam przez to oczko. Teraz dobieram sobie, narzucając jeszcze raz, przeciągam przez dwa narzucenia, dobieram i przeciągam przez dwa kolejne narzucenia. I właśnie w ten sposób przerabiam wzdłuż całej długości mojego okrążenia, aż będę miała 6 takich motywów, a właśnie konkretnie będę miała 12 słupeczków, ale pogrupowanych w po dwa razem, co da razem właśnie 6 takich motywów i w ten sposób już będziemy mieć serce naszego kolczyka. No i tutaj właśnie doszłam do końca tego okrążenia, czyli mam 6 takich motywów i teraz po prostu szczepiam końcówki, czyli po prostu wbijam się, muszę odnaleźć to trzecie z tych trzech oczek łańcuszka, tylko że ja tu jeszcze może niepotrzebnie wmontowywałam tą końcówkę tej niteczki i to sprawia, że ten wzór jest mniej, tutaj ona gdzieś pogrubiła ten element, więc może trzeba było ją uciąć, a nie na siłę wciskać. No i właśnie szczepiam oczkiem ścisłym, zamykającym i mam taki element. I teraz tak, to jest ten wzór docelowy tego mojego kolczyka, więc on jest tutaj. Teraz po prostu przystępuję do przerabiania kolejnego elementu. Ja tutaj w tym z kolei, tutaj o, w elemencie chciałam troszeczkę usztywnić ten mój kolczyk i wokół tych łuków tutaj przerobiłam po 3 półsłupeczki, czyli wzmocniłam właśnie to okrążenie oczkami półsłupka, ale wydaje mi się, że to jakby tak trochę zamazuje ten wzór i mi się osobiście bardziej podoba ta opcja, więc po prostu teraz pokażę Wam i ona jest prostsza i mniej pracochłonna i po prostu będzie wymagać od nas mniej dostawiania mniej oczek, czyli teraz po prostu przechodzimy i przerabiamy właśnie tutaj te takie kuleczki. Więc te kuleczki, zobaczcie, są w tym łuku, które rozdziela te nasze grupy, więc w tym celu, o,
Teraz odłożyłam w tym celu, po prostu tutaj jestem u szczytu tej grupy złożonej z dwóch słupeczków. Teraz po prostu przeskakuję oczkiem ścisłym. O, przeskoczę tutaj i już jestem w tym łuku. I po prostu jestem w tym łuku, z tego miejsca zaczynam to okrążenie i ono składa się z takich kuleczek złożonych z trzech słupków połączonych razem. Pierwszy słupeczek zastąpię, mogę zastąpić trzema, mogę przerobić dwa oczka łańcuszka i po prostu tutaj narzucam nitkę, przerabiam o mój drugi słupeczek, ale do połowy. Jeszcze pokażę na spokojnie ten element i przerabiam mój trzeci słupeczek i znowu do połowy. O, i teraz przeciągam nitkę i przez te trzy niteczki przeciągam i mam te oczka szczepione razem. I oczywiście ten element jest ruchomy na tym łuku. I jeszcze w tym łuku, który jest dość wąziutki, bo on się składał raptem tylko z trzech oczek łańcuszka, dorzucę jeszcze jedną taką grupę, ale rozdzielę znowu trzema oczkami łańcuszka. Czyli przerabiam łańcuszek i teraz właśnie przerobię taką grupę, która składa się z trzech połączonych u góry razem słupeczków. I teraz właśnie jak przerabiamy trzy połączone u góry razem słupeczki. Narzucam nitkę na szydełko, przeciągam, chwytam nitkę, przeciągam i dobieram nitkę i przeciągam przez dwa narzucenia. I teraz gdybym chciała zakończyć ten słupek, powinnam dobrać jeszcze raz i przeciągnąć przez dwa kolejne narzucenia, ale tego nie zrobię, tylko zacznę już przerabiać kolejny słupek z tej samej serii. Czyli znowu dobieram nitkę i przeciągam. I znowu dobieram raz, przeciągam przez dwa narzucenia, o, i czekam. Mam tutaj te dwa słupki narzucone na szydełko, czekające na to drugie przeciągnięcie. Narzucam nitkę, przechodzę pod tym łukiem, przeciągam i dobieram sobie nitkę, o, i w ten sposób już mam trzy słupki, tak jakby czekające, przerobione do połowy, bo w których mam przerobione właśnie na te dwa przeciągnięcia jedno. I teraz to drugie przeciągnięcie, po prostu dobieram nitki i przeciągam przez te trzy oczka. Jeszcze pokażę teraz powoli, bo właśnie tutaj zauważyłam jedna taka może trudność, która pojawia się przy przerabianiu szydełeczkiem. Jeden, że ten haczyk jest taki bardzo malutki, no i czasami właśnie szarpie tą nitkę. Ale mówię, ja przerabiam od niedawna, bo dopiero kilka dni temu właśnie kupiłam sobie szydełeczko 1. Zwyczajowo przerabiam szydełeczkiem 1,5, które o, jest troszeczkę grubsze, ale muszę przyznać, że jest wygodniejsze jednak w pracy. No ale ten kolczyk byłby, ten motyw, no ponieważ składa się z kilku rządków, byłby za duży. Wydaje mi się, że byłby za duży przerabiany na szydełeczku 1,5, no bo oczywiście oczka są też dużo większe przerabiane na... Im większe szydełeczko, tym przerabiamy większe oczka. I teraz przeskakuję, przerabiając 7 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i przeskakuję do kolejnego łuku i w tym kolejnym łuku przerabiam znowu dwie takie grupy, czyli wbijam się i przerabiam właśnie, czyli mam tutaj narzuconą nitkę na szydełko, o, przekładam szydełko i tutaj dobieram nitkę, przeciągam raz i czekam. Narzucam nitkę na szydełko, przechodzę pod spodem, chwytam nitkę. Dobieram sobie nitkę, żeby zrobić to pierwsze przeciągnięcie i mam dwa słupki przerabiane do połowy. I znowu trzecie oczko i przeciągam przez dwa narzucenia i teraz w momencie, kiedy mam te trzy słupeczki przerobione do połowy, dobieram sobie nitkę potem i tutaj przeciągam właśnie o przez te trzy pętelki i w ten sposób właśnie, i ta grupa jest ruchoma, ona jeździ, ja ją oczywiście muszę sobie odpowiednio dosunąć, dlatego że tutaj jeszcze przerobię trzy oczka łańcuszka, które rozdzielą mnie od kolejnej takiej grupy i w tym samym łuku przerobię sobie symetrycznie taką grupę, czyli pierwszy słupek do połowy, czyli drugi słupek do połowy, czyli trzeci słupek do połowy i to ostateczne przeciągnięcie, które szczepia te oczka i to jest niestety ten problem. O, czyli jeszcze drugie podejście do przeciągnięcia, tego symetrycznego przeciągnięcia, dlatego że ponieważ ten haczyk jest taki cieniutki, właśnie nitka ucieka i to. I teraz ten drugi motyw jeszcze wbity w tym samym łuku, czyli narzucam nitkę na szydełko, przeciągam, przerabiam pierwszy słupek do połowy, czekam, przerabiam drugi słupek do połowy, czekam, przerabiam trzeci słupek do połowy, czekam i teraz to, co jest w sumie trudne przy szydełeczku 1 o grubości 1, dlatego że ten haczyk jest taki bardzo subtelny, po prostu chwytam nitkę i przeciągam przez te trzy czekające oczka i chodzi o to, żeby je nie zgubić i teraz przerobię łuk złożony z 7 oczek łańcuszka, 4, 5, 6, 7 i przeskakuję do kolejnego takiego łuku. I docelowo chodzi właśnie o to, że przerobię 6 takich elementów wzdłuż całego mojego tego motywu centralnego. I zostanie nam jeszcze jedno ostatnie okrążenie, w którym utwardzimy te brzegi, przerabiając wzdłuż brzegów właśnie
pół słupeczki i dodając pikotki, żeby tak ozdobić. No i w ten sposób ten nasz kolczyk nabiera kształtów. O, już jesteśmy na takim etapie, czyli ten ostatni łuk, czyli już zobaczcie, już prawie ma tą formę, tylko no jeszcze nie ma tej formy, bo nie jest i usztywniony, i nie jest usztywniony tym ostatnim okrążeniem złożonym z pół słupeczku. Więc może przybliżę troszkę kamerę. O, i tutaj został mi ten ostatni łuk, który muszę szczepić, czyli ostatni łuk złożony z 7 oczek łańcuszka, wszczepiam się i po prostu oprzymocowuję. I to jest ta trudność w szydełeczku 1, że ten haczyk nie jest taki solidny. Czyli mamy szczepione brzegi i teraz będziemy wzmacniać łuki. I teraz ten łuk właśnie złożony z 3 oczek łańcuszka wzmocnimy 3 półsłupeczkami, czyli raz, dwa, o, i 3. I teraz bezpośrednio przeskakuję do tego tutaj elementu złożonego, do tego łuku złożonego z 7 oczek łańcuszka, które wzmocnię, przerabiając 6 półsłupeczków właśnie z jednej strony, czyli raz, dwa, 3. Przypominam, półsłupek, przekładam szydełko, chwytam nitkę i tutaj w ten sposób dopełniam, czyli 4, 5 i 6. I tutaj dochodzę do właśnie połowy mniej więcej tego łuku. Ten łuk składał się z 7 oczek łańcuszka, ale ponieważ chcę go tak w miarę ładnie, solidnie usztywnić, więc tutaj przerobię więcej tych półsłupeczków i teraz przerobię tutaj pikotek. Więc ja tutaj przerobiłam pikotek złożony z 3 oczek łańcuszka, czyli przerabiam 3 oczka łańcuszka i po prostu spinam je w kuleczkę. Oczywiście jeszcze pokażę to powoli, czyli wbijam się w pierwsze oczko i przeciągam nitkę przez pierwsze i przez ostatnie oczko. To no jest troszkę zabawy, ale właśnie daje taką fajną kuleczkę i symetrycznie przerabiam właśnie tutaj 6 półsłupków z tej drugiej strony, czyli ten łuk będzie fajnie wzmocniony i będzie miał taką wisienkę na torcie, czyli ten pikotek, czyli teraz 3, 4, 5 i 6. O, i mam tutaj ten wzór, ten łuk wzmocniony i teraz wzmacniam te łuki. I to był łuk złożony z 3 oczek łańcuszka i tutaj też przerobię 3, ale półsłupki, które wzmocnią strukturę tego łuku, czyli raz, czyli 2, czyli 3. O, w ten sposób. I teraz przeskakuję już w ten sposób do tego długiego łuku, w którym przerobię znowu 6 półsłupków, czyli raz, czyli 2, przekładam szydełko, chwytam nitkę, przeciągam i oczywiście one jeżdżą po tym łuku, więc mogę je odpowiednio uformować, docisnąć. 3, 4, 4, teraz 5. Tutaj dociskam dobrze w momencie, kiedy przystępuję do przerabiania tego półsłupka, żeby tak w miarę nie były te oczka takie zwisające, rozwlekłe. Czyli tutaj jestem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 półsłupeczków. Teraz troszkę przesunę, żeby zrobić miejsce właśnie dla... One są ruchome po tym łuku. I teraz przerobię pikotek, czyli 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Czyli przerabiam 3 oczka łańcuszka i teraz po prostu wbijam się, będąc w tym ostatnim oczku, wbijam się w to pierwsze. I przeciągam nitkę w ten sposób po prostu i przez to pierwsze, i przez to ostatnie. To jest taka troszkę zabawy, szczególnie tym szydełeczkiem jedynką, które ma mały haczyk. I dostawiam drugą nogę z tego pikotka, czyli przerabiam właśnie symetrycznie 6 półsłupków. 2, 2, 3, 4, 5 i 6. O! Czyli mam ten łuk usztywniony w ten sposób i teraz przeskakuję do tego łuku rozdzielającego tutaj i też przerobię 3 półsłupeczki, czyli po prostu wzmacniam wzdłuż tej samej, według tej samej metody, czyli po prostu utwardzam te poszczególne łuki, wzmacniając, przerabiając na każdym łuku półsłupeczki. No i oczywiście, zobaczcie, ta struktura od razu zyskuje, a z drugiej strony automatycznie te półsłupeczki usztywniają ten wzór. No i w ten oto sposób dorobiłam ten drugi kolczyk. Teraz tutaj dodałam jeszcze taką zaczepkę, czyli bigle, czy po prostu zaczepkę do kolczyka, rozwierając troszeczkę końcóweczkę takimi obcążkami i po prostu przeciągając przez jeden z tych pikotków. Oczywiście ten jest nierozprostowany, ten jest troszeczkę usztywniony. No i w ten sposób mam taką oto parę kolczyków, a jeszcze tutaj pokażę, tutaj zaczepki do kolczyków kupuję sobie w takich
Kupiłam sobie na Amazonie w takich saszetkach, tu jest bodajże 100 sztuk, więc jeszcze zostało mi troszeczkę możliwości, więc jeszcze zostało mi na kolejne parę kolczyków. A ja już dziękuję serdecznie za wspólne przerabianie tego wzoru, no i zapraszam na kolejne tutoriale na moim kanale Beata Rydzimska Szydełko i Makrama. Do usłyszenia!